właśnie, no dlaczego to zrobiłeś? Stare, ale ja. W kwietniu byłam przekonana, że w ogóle w tym sezonie nie wystartuję. Płakałam średnio co trzeci dzień. Trenowałam z takim bólem, że średnio co drugi dzień wychodziłam z tym z płaczem, a w ostatni dzień ledwo ciągnęłam nogę za sobą, wracając do domu, więc wiedziałam, że może być tak, że po prostu w tym sezonie nie wystartuję. Nie powiem, że jest powtórka z rozrywki, ale nie jest do końca tak, jak być powinno. Mam dolegliwości niestety, więc też jestem troszeczkę wyłączona teraz z treningu. Ja już się troszeczkę śmieję tutaj, że taki mój urok, że nie może pójść zbyt łatwo, zbyt idealnie, ale wierzę w to, że skończy się równie dobrze jak zawsze. Sama chciałabym wiedzieć, z czego to wynika, dlaczego przez tyle lat tak naprawdę no, nic mi jakoś specjalnie nie doskwierało, a teraz z roku na rok ciągle coś. Nie wiem, ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo w treningu jakoś drastycznie nic się nie zmieniło, więc no nie wiem, chyba już po prostu organizm powoli mówi stop. No dlaczego to zrobiłeś? Ja w dalszym ciągu czuję się młodą zawodniczką, no ale na pewno tak, coś w tym jest, że im dalej w las, tym gdzieś no, mój organizm coraz gorzej się gdzieś regeneruje. Chyba potrzebuję coraz więcej odpoczynku, czasu na regenerację. Niestety ładnych parę lat treningu mam już za sobą, więc teraz powinnam bardziej chyba słuchać swojego organizmu. Głośniej. Trenerze! 3? Ile przerwy? Przerwa! Dostałam diagnozy, że będę musiała się mieć operację na stopę i 6 miesięcy przerwy potem będę musiała mieć. Natomiast powiedziałam sobie, że spokojnie, ta operacja może poczekać, bo najpierw mistrzostwa się to stało. 2013 Moskwa, 2015 Pekin, 2017 Londyn, 2019 Doha. Wiadomo, i kolejne będą USA. Widzicie, biega, minuta przerwy po 5, dłuższa przerwa. Kosia, nie rób takiej miny. Ale to nawet Łukasz dał radę. O ile? Nie powiem. Na to ma 5 milimoli, tylko że ona jeszcze szybciej sobie biega. Chociaż troszeczkę mam problemy tam z aklimatyzacją, tutaj muszę przyznać, że to troszeczkę mnie przeraża na ten moment, bo jednak tam będzie 9 godzin zmiany czasu, ale będziemy miały czas, mam nadzieję, żeby też co nieco jeszcze zobaczyć gdzieś w Stanach. Ja za każdym razem bardzo miło wspominam pobyt tam i zawsze on kończył się sukcesem. Z dziewczynami, jak byłyśmy w Stanach, to robiłyśmy bardzo dużo zakupów. A jak wszyscy wiedzą, ja i Justyna możemy nazwać się takimi malutkimi zakupoholiczkami, więc szykując się do tego sezonu, jak ja się poddawałam i mówię, że już nie będę startowała i nie dam rady, to Justyna do mnie dzwoniła i mówi: nie możesz mi zostawić, przecież ja sama nie dam rady zrobić tych wszystkich zakupów, ktoś musi chodzić razem ze mną. Byłyśmy w Hollywood, Los Angeles,
także z dziewczynami, także te miejsca już mamy zahaczone. Jeszcze Nowy Jork mi został, to jest moje marzenie, żeby tam pojechać. Może kiedyś mi się uda. What happened in Vegas stays in Vegas, ale jeszcze nie tym razem, ale na pewno tam też z przyjemnością bym chciała, bym pojechała i zobaczyła, jak wygląda tam życie. No właśnie, jeśli chodzi o kasyno, wiem, że to nie jest do końca miejsce dla mnie. No raczej nie należy do takich osób, które by zostawiły tam całą fortunę, ale swojego szczęścia na pewno trzeba by było spróbować. No, ta nóżka idzie tak do tyłu. Nie myślałaś o gimnastyce nigdy? Ja. Czasami fizjo musi być pomasowany. Fizjo też musi być pomasowany, nie? Chcę więcej, chcę jeszcze udowodnić, myślę przede wszystkim sobie, że stać mnie na szybsze bieganie, no później oczywiście przekuje się to na lepsze rezultaty w sztafecie. Więc my jeszcze walczymy, chcemy. Myślę, że teraz też do tego bardziej podchodzimy tak, że dobrze się tym bawimy. Oczywiście jest ciężka praca, ale my już nikomu nic nie musimy udowadniać, my po prostu chcemy w dalszym ciągu to robić. Test na trzeźwość, sprawdzamy. Czy była impreza wczoraj? Czy było oblewanie magistra? Chyba nie było, bo mnie nie zaprosiły. Chciałabym coś powiedzieć, ale jest kamera. 5-2, idealnie. Niezmęczona jeszcze jedna seria. My po prostu cały czas pokazujemy, że stare, ale ja.